22 września odbyło się w Dźwierznie spotkanie przedstawicieli samorządów, na terenie których budowany jest odcinek autostrady A1 z Grudziądza do Torunia. Na konferencji poruszono problemy związane m.in. z opóźnieniem w terminie zakończenia inwestycji, braku zjazdów autostradowych w Grudziądzu, Tużnie, Lubiczu oraz w sprawie kontroli wykopalin w Żwirowniach. Na konferencji obecni byli także posłowie z okręgu, pani poseł Marzenna Drab z Grudziądza i Tomasz Lenz z Torunia. Pani poseł skomentowała obecną sytuację. Piotr Wasiak z tej strony, a my dzisiaj w pracy wyborczej przeszkadzamy pani poseł Marzennie Drab. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Z takim pytaniem odnośnie ostatniej wizyty w Dźwirzynie i spotkania z przedstawicielami samorządów. To spotkanie dotyczyło budowanej autostrady A1 z odcinka z Grudziądza do Torunia, na którym nie powstanie żaden zjazd. A taki zjazd przecież przydałby się chemżakom. Oczywiście tak, uczestniczyłam w spotkaniu. Uważam, że było to spotkanie bardzo ważne dla całego regionu, ale przede wszystkim dla mieszkańców Chełmna i, przepraszam, Chełmży i okolicznych gmin. Sprawa powstania zjazdu autostradowego w Dźwierznie, ona się ciągnie już od jakiegoś czasu. Były pierwsze takie przymiarki, żeby mimo, że autostrada była już zaprojektowana i która nie uwzględniała zjazdu właśnie w okolicach Chełmży, żeby jednak ten zjazd powstał jako nawet odrębna inwestycja. No ale stało się tak, że przez ostatnie 4 lata właściwie temat został zarzucony. I to spotkanie zostało wywołane przez stowarzyszenie, w którym stowarzyszyły się gminy, które oczywiście chciałyby czerpać korzyści z tego, że przez ich terytorium przebiega autostrada, jak również samorząd Chełmży. Chcę powiedzieć, że od początku, kiedy zrodził się pomysł wybudowania i podłączenia węzła autostradowego w Dźwierznie, byłam zawsze jego zwolennikiem, dlatego że jest to teren, to znaczy gminy i Chełmża, które zasługują na to, żeby wspomóc je takimi inwestycjami, aby cały ten region mógł się rozwijać. Taką ciekawostkę to może powiem na temat finansów, którą przedstawiła nam pani wiceburmistrz Strykowa. Powiem, że byłam nawet ja zaskoczona, mówiąc nam o tym, jak zmieniały się dochody gminy Stryków sprzed rozbudowy i budowy różnych przyłączów do autostrady. Z budżetu z 8 milionów skoczył na 40 milionów. Jest to dzisiaj gmina, która właściwie nie ma większych problemów finansowych, a nadal trwają inwestycje i myślę, że to jest chyba taki jeden z najważniejszych powodów, dla których powinniśmy wszyscy wspierać właśnie tą inicjatywę, aby w Dźwierznie powstał węzeł autostradowy i aby w jak najszybszym czasie był podłączony. Chcę tutaj powiedzieć, że również na tym spotkaniu były poruszane sprawy braku jakby no skomunikowania naszej średnicówki grudziąckiej z autostradą. W Tużnie również jest podobna sytuacja i powiem tak, że no byliśmy wszyscy zaskoczeni postawą również generalnej dyrekcji, która pewnie jakby nie rozumie, że pewne rzeczy można by było robić równolegle, a tak przede wszystkim to no, inwestycje powinny służyć mieszkańcom. I nawet jeżeli w pierwszym zamyśle nie było tej czy innej inwestycji, to należy rozmawiać z samorządami, które są zainteresowane, żeby te inwestycje albo współfinansować, albo w jakiś tam inny sposób współtworzyć, bo jest to z korzyścią dla naszego województwa i nie tylko, bo wiemy, że autostrada, że inwestycje drogowe, jest to taki no właściwie szkielet czy krwiobieg, jak niektórzy mówią, gospodarki i to powoduje, że przyciąga się
inwestorów, którzy lokują się wokół zjazdów autostradowych czy wokół samej autostrady. Także uważam, że spotkanie bardzo potrzebne. Z mojej strony tutaj mieszkańcy i samorząd Chełmży na pewno wsparcie będzie mieć, jeżeli trzeba będzie czy wspierać, czy w ministerstwie, czy w jakichś innych strukturach, mogą zawsze nami liczyć, tak jak ponad 4 lata temu, tak również i teraz. Zjazd autostradowy do Chełmży, a jego wybudowa, no nie ulega wątpliwości, że jest zasadna. Proszę mi powiedzieć, dlaczego w fazie już projektowania autostrady taki pomysł się nie pojawił? Trudno mi powiedzieć, dlaczego... Ale władze Chełmży mogły lobbować na rzecz takiego zjazdu. To znaczy, ja nie chciałabym tutaj wchodzić w takie szczegóły techniczne, ile kilometrów musi być od jednego zjazdu do drugiego. Ale myślę, że ważny jest głos właśnie lokalnych samorządów i lokalnych przedstawicieli naszego społeczeństwa, bo to tak naprawdę oni mają wpływ na to, jak ten region będzie się rozwijał i ich głos powinien być wysłuchany w momencie projektowania. Także czasami dane techniczne mówią, że no może niekoniecznie powinno być, natomiast my, mieszkańcy danego terenu, wiemy, w którym kierunku chcielibyśmy iść i rozmowa z samorządem pod kątem jakby rozwoju jego planów, no one jednak powinny być uwzględniane. Jednogłośnie z Tomaszem Lencem argumentuje pani zasadność powstania tego węzła. Czy istnieje możliwość, żeby po wyborach współpraca z Tomaszem Lencem dalej się układała pomyślnie? Ja powiem tak, że my w kilku przedsięwzięciach jako posłowie z naszego okręgu numer 5, z okręgu toruńsko-włocławskiego współpracowaliśmy i ja zawsze mówiłam i powtarzam, że jeżeli są ważne sprawy dla regionu do rozwiązania, czy tak jak tutaj właśnie ważna inwestycja do wsparcia, właściwie przynależność partyjna dla mnie nie ma jakby znaczenia. Liczy się rozwiązanie problemu, wsparcie dla ludności, rozwój naszego przede wszystkim województwa. Także no, należy się tylko cieszyć, że przedstawiciel Platformy Obywatelskiej również podobnie myśli jak ja i jeżeli będzie tylko taka chęć i taka chęć współpracy i przyłączenia się innych posłów do wsparcia tej inwestycji, jestem za i właściwie już dzisiaj zapraszam do poparcia tej inwestycji dla województwa, a przede wszystkim dla Chełmży. Czyli jest pani posłem dla ludzi? No, ja pochodzę z miasta Grudziądza i to jest taka moja bardzo mała ojczyzna, która zawsze gdzieś tam głęboko leży mi na sercu i jest dla mnie najważniejsza, ale jestem też posłem nie tylko swojego okręgu, województwa, ale i też kraju. I poseł no, musi szerzej patrzeć, nie tylko patrzeć na swoje miasto czy miejscowość, z której się wywodzi. Ona jest ważna, ale musi patrzeć szeroko i wydaje mi się, że no, wcześniej będąc wojewodą, wicewojewodą kujawsko-pomorskim, dało mi to już właśnie umiejętność takiego bardzo szerokiego patrzenia w horyzoncie całego województwa i dzisiaj w sumie nie mam chyba problemów, bo będąc tutaj w Toruniu rozmawiam z ludźmi, spotykam się, ludzie zgłaszają do mnie problemy, ja je po prostu przyjmuję, przyjeżdżają osoby do mojego biura czy w Grudziądzu, czy w Brodnicy, czy w Chełmie, nie tylko z tych miejscowości, w których te biura są, ale również zupełnie z innych miejscowości, więc to pokazuje, że chyba kierunek myślenia, działania mój jest dobry i otwarcie na ludzi, że to chyba tak, o to chyba chodzi, bo tak naprawdę no, poselstwo jest to służba wobec społeczeństwa i czynienia dobra dla ogółu. Czyli na przykładzie tej ostatniej sytuacji porozumienia w dobrej sprawie z Tomaszem Lencem można wysnuć wniosek, że niezależnie od kłótni na górze państwo będą współpracować dla dobra
naszych rodaków. Ja może nie nazywałabym kłótni u góry. Proszę Państwa, spór polityczny jest potrzebny. Miejsce tego sporu powinno i jest tym miejscem parlament. Tam się poglądy ścierają. Natomiast to, co jest dobre dla lokalnej społeczności czy dla naszego kraju, no to powinno być ponad podziałami, tak? Nawet jeżeli one są, jeżeli my się spieramy, ale spieramy się politycznie i to tak po prostu powinno być, bo polityka jest to spór, ale i też czynienie dobra dla ogółu. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia w pracy, którą Pani teraz wykonuje, czyli kontaktowaniu się bezpośrednim z wyborcami. Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję.